Nazywam się Michał Piotrkowicz, będę dzisiaj Wam opowiadał o swoim malarstwie, to jest kolejne. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zaciekawię i przybliżę Wam swoją twórczość. Tak więc, żeby nie przedłużać, to jest obraz pod tytułem Talizman. I no cóż, jest to jeden z takich niewielu moich obrazów, które troszeczkę zdają się mieć taki bardziej pozytywny wydźwięk. Przedstawia błękitnego kolibra na tle takiego roziskrzonego nieba. Niebo zostało namalowane z użyciem płatków srebra, złota, miedzi i szlachmetalu. Także mieni się w momencie, w którym, że tak powiem, metal łapie światło i odbija się. Taki dodatkowy efekt. No i cóż, jest to dość zagadkowy i dziwny obraz, jak na moją sztukę. Już wiem, rzadko maluję coś, co wygląda aż tak pozytywnie. I pamiętam, że to było w bardzo takim niepozytywnym momencie mojego życia i musiałem coś zrobić, żeby to czynić. Także namalowałem tego kolibra. I on był pierwotnie jakby tematem tego obrazu. No i cóż, niespodziewanie w trakcie malowania i tam grzebania w szpargałach skaleczyłem się. Zaciąłem się papierem w palcu. Tylko, tak, każdy wie, że to boli, nie jest przyjemne i tak dalej. No i zaklapałem ten obraz i wtedy wpadło mi do głowy, że no cóż, no, trzeba coś z tym zrobić, jakoś to wykorzystać, więc dodałem tutaj w szponach ptaka taką oto czerniową koronę na tle tego roziskrzonego nieba, jako taką metaforę życiowej pasji. Słowo pasja oznacza też nie tylko coś, co nas pcha do przodu i jest z powochowieniem odzwierciedla tego, ale jest po prostu kwintesencją naszego bycia, naszym motorem działania i taką główną naszą rzeczą, prawda? Ale słowo pasja oznacza też cierpienie, co jest takie trochę przewrotne w języku polskim, no bo właśnie to znaczy, że jeśli masz pasję, to godzisz się na pewną dozę cierpienia. Idealnie pasowało do momentu i myślę, że odzwierciedla pewien taki koncept, który przed chwilą udało mi się wyłuszczyć. Obraz, no, jak na moje, bardzo udany, ładny i tak dalej. Trochę niepokojący, jeśli wiemy, czym jest namalowana ta korona cierniowa, ale w każdym bądź razie bardzo nietypowy, jak na moją sztukę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak jak mówię, jest to rodzaj talizmanu czy jakiegoś bóstwa, żeby uczynić na taki dość fatalny moment. Nie wiem, czy wierzycie w takie rzeczy. Ja też tak umiarkowanie, ale jak widać, choć świadomość odpowiada nam po różne dziwne rzeczy. Oraz przypadek, jeśli przypadek istnieje. Jeśli istnieje przypadek, cóż, to opatrzność nie istnieje prawdopodobnie. Jakoś tak to jest. To obraz w typowym takim uczelnianym rozmiarze, czyli 100x70, namalowany na papierze, bo namalowałem go jeszcze będąc na studiach. Aczkolwiek namalowałem go zupełnie nie w zaciszu uczelnianej pracowni, tylko u siebie w domu. Był wielokrotnie eksponowany, między innymi podczas wystawy Piekło Niebo. No i w tej chwili nie pamiętam, ale chyba jeszcze w dwóch miejscach. Także no, ogólnie znane w mojej publice, aczkolwiek właśnie Wam powiedziałem kilka faktów takich nieznanych na temat tego obrazu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Każdy obraz ma swoją tajemnicę i
kryje coś takiego w sobie bez tajemnicy, bez tego niedopowiedzenia, a nawet po poznaniu tej tajemnicy częściowo zyskuje, mam zdaniem, jeszcze więcej. Można dodać kilka interpretacji. Pozostaje jeszcze to, co Wy widzicie, patrząc na ten obraz i jak go interpretujecie. Jeśli macie czas, to możecie napisać to w komentarzach do tego filmu. No i mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do subskrypcji kanału i wspierania mnie w mojej tutaj takiej nierównej walce z losem o to, żeby robić rzeczy piękne. No, do zobaczenia następnym razem.